tej dzisiejszej wielkiej tutaj rocznicy, 155. rocznicy wydarzeń związanych ze powstaniem styczniowym, które tu miały miejsce na tej ziemi. Szanowni Państwo, obchodzimy taką okrągłą rocznicę. Ja pamiętam, że na 150 lat, na tą rocznicę w roku 2013, kiedy myśmy zaczęli naprawdę bardzo poważnie podchodzić do podnoszenia chwały powstańców styczniowych, obchodziliśmy wtedy bardzo uroczyście tamte wydarzenia. To bardzo mnie cieszyło i wszystkich patriotów w Polsce, że pamiętaliśmy o tych wszystkich, którzy tak się mocno zaznaczyli na drodze do niepodległości Polski. Dzisiaj tutaj w Maczkach obchodzimy pięknie rocznicę, mamy swój pomnik. Wszyscy mieszkańcy starają się ze wszystkich dzielnic dotrzeć tutaj. Ja też jestem obecna, jest wielu reprezentantów władzy samorządowej, władzy parlamentarnej. To wszystko nas łączy. To, co działo się ku niepodległości, ten cały marsz wszystkich bohaterów, którzy składali się na to, na tą ogromną, bohaterską pracę wyzwolenia Polski, aż do tego kształtu, w którym Polska trwa obecnie, to jest po prostu zasługą właśnie tych wszystkich, którzy bili się i krwią i potem zaznaczali po prostu swoją miłość do ojczyzny. Dzisiaj tutaj jesteśmy także po to, żeby przypominać to wydarzenie i mówić o historii Polski, bo historia Polski dla każdego Polaka jest czymś niezwykle ważnym i my musimy znać historię Polski, po prostu musimy, bo inaczej, jak Państwo widzicie, te wspaniałe dni chwały, sławy na wszystkich polach walki, gdzie walczyli Polacy także w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej i w wielu innych miejscach i wcześniej, odzyskując państwowość swojej ojczyzny w 1918 roku, to wszystko my musimy znać, pamiętać, dlatego żeby nikt więcej nie podważał naszych zasług i nie przypisywał nam cudzych win. Sami Państwo widzicie, co się dzisiaj dzieje. Narody niewykształcone, które nie kładą takiego nacisku na wychowanie i wykształcenie młodzieży jak w Polsce, nie pamiętają tego, że Polacy byli ofiarą II wojny światowej. I dzisiaj, powracając właśnie do męstwa bohaterów Powstania Styczniowego, musimy mieć na uwadze właśnie to, że my Polacy, którzy tak ciężko okupiliśmy walkę o naszą ojczyznę, żeby tu dzisiaj w wolności stać, właśnie w tym miejscu, oddawać chwałę tym bohaterom, my szczególnie musimy dbać o to, żeby nikt z nas nie zapomniał i musimy przekazywać następnym pokoleniom to, że nasi przodkowie wywalczyli sobie sami. Zawsze byliśmy, proszę Państwa, w takim położeniu geograficznym niezwykle trudnym, że mieliśmy przynajmniej paru zawsze takich, którzy chcieli to państwo unicestwić. Ale nie udało się, bo Polacy są waleczni, niezwykle waleczni, niezwykle kochają swoją ojczyznę i jeszcze jedno nas łączyło. Łączyła nas też wiara w Pana Boga. To było takie też, gdyby nie ta wiara, mocna wiara katolicka w Pana Boga, pewnie te matki w czasie Powstania Styczniowego, które same musiały wychować dzieci, pewnie też nie wymodliłyby tej przyszłej wolności ojczyzny, a one też miały wkład i w wychowanie, i w przekazywanie historii Polski następnym pokoleniom i także miały ogromny wkład w tym, że też nam tą ojczyznę po prostu wymadlały. Dlatego tak ważna jest nie tylko pamięć historyczna, lekcje historii, które muszą być. Historia jest niezwykle ważna. To podkreślam i zawsze będę podkreślała, jak ważne jest też prowadzenie przez państwo polityki historycznej, która właśnie odrzuca wszystkie nieprawdziwe informacje, wszystkie kłamliwe pomówienia wobec naszej ojczyzny.
To jest niezwykle ważne i w rezultacie my po prostu musimy pamiętać i musimy sami zadbać o to, żeby przekazać następnym pokoleniom to, co jest najważniejsze. To, że o Polskę trzeba nieustannie dbać i zabiegać i walczyć, ponieważ nasi wrogowie, którzy w przeszłości chcieli zgnieść Polskę, dzisiaj także, choć nie nazywamy ich już wrogami, to jednakże wcale nie mają zamiaru podnosić tej chwały Polski. Wręcz o niej nie pamiętają. Dlatego my sami musimy przypominać, wszędzie, gdzie jesteśmy, wszędzie, gdzie uprawiamy politykę pokojową, dyplomatyczną, musimy zabiegać o prawdę i mówić o tym, że Polska jest krajem przyjaznym. Polska nigdy nie była agresorem. Polska zawsze broniła tylko swojej państwowości i Polska ma wspaniałych, wielkich Polaków, których tu dzisiaj przypominamy, którzy tak walecznie starali się o tą Polskę. I chwała bohaterom i dziękuję im, że możemy tu dzisiaj stać i cieszyć się tym pięknym dniem i wolnością naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo.